Prawo autorskie. Temat tyleż skomplikowany, co aktualny. Jak poruszać się w meandrach ustępów, paragrafów, przepisów i ustaw? W cyklu Po cichu o muzyce i literaturze porozmawiam z doktorem habilitowanym Grzegorzem Manią, autorem książki Muzyka w prawie autorskim. Zapraszam. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry. Jak samo poczucie na dzisiaj? Znakomicie. Akurat jesteśmy w trakcie bardzo dużej konferencji z nauczycielami szkolnictwa artystycznego, więc jest dużo entuzjazmu, więc bardzo dobre. A ja myślałem, że ten entuzjazm się bierze z tego, że trzyma pan w ręku, chociaż akurat teraz nie, swoją najnowszą książkę. Prawie trzymam w ręku, jest obok mnie i oczywiście nie puszczam jej, chodzę wszędzie z nią, więc tak, ten entuzjazm też z tego. Panie Grzegorzu, rozmawiam bardziej z prawnikiem czy bardziej z pianistą? Nie wiem, nigdy nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo to zależy od sytuacji. Czasem jestem bardziej prawnikiem, czasem bardziej pianistą. Czasem, gdy organizuję życie artystyczne, to przez moment bardziej prawnikiem, ale później, gdy siedzę już na koncercie, no to jednak bardziej muzykiem i melomanem, więc wszystko zależy od sytuacji. Nie potrafię póki co oddzielić tych ról. Myślę, że na razie porozmawiam z panem jako prawnikiem jednak. Książka Muzyka w prawie autorskim. Strasznie opasły ten tom. Ile pan to pisał? Długo. Długo z tego się zebrało. W sumie, gdyby zliczyć samego pisania, gdzieś około 2 lat, ale dużo więcej, bo prowadziłem wcześniej badania, także w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki. Tych materiałów, które miałem do zebrania, było mnóstwo, bo chciałem zebrać materiały czy perspektywy z różnych krajów, żeby je porównać. One mi były też potrzebne dlatego, że w polskiej, nawet nie tyle literaturze, co orzecznictwie, było bardzo mało spraw takich czysto muzycznych, więc jakby zakres badawczy był ogromny. No a poza tym moją ambicją było, żeby to nie była czysta książka o prawie tylko, ale żeby ona jednak ujmowała ten styk prawa i muzyki jako taki też analizę fenomenu generalnie społeczno-historycznego, bo te relacje są bardzo skomplikowane. No właśnie, czyli jednak ten pianista się tutaj odzywa na kartach tej książki. Ta pozycja może trochę przerażać właśnie objętością, może trochę spisem treści. No już pan użył takiego sformułowania, orzecznictwo, już wchodzimy na rzeczywiście wysokie C, no ale przecież prawo autorskie też może być sexy, prawda? No, może być zdecydowanie sexy, zwłaszcza w tej dziedzinie, zwłaszcza na tym styku, bo chyba wszyscy znamy gorące historie o plagiatach muzycznych przede wszystkim, o tym, że rzekomo jeden muzyk odgapił od drugiego. Te sytuacje rzeczywiście budzą ogromne zainteresowanie. Plagiat zresztą stał się dla niektórych w ogóle strategią promocyjną, marketingową. I jakby co słuchacz, co odbiorca i perspektywa, to też różne zdanie co do tego, więc prawo może rozpalać i jest bardzo sexy. No dobrze, to czym to prawo autorskie dla pana jest? Dla mnie ono jest, no muszę powiedzieć, najpierw było po prostu ustawą, która mnie fascynowała, bo ona jest rzeczywiście, prawo autorskie jest częścią prawa cywilnego i akurat ta ustawa wymaga rzeczywiście dużej elastyczności też w wykładni. Natomiast w toku badań, w toku przygotowywania tej książki jakby głębiej wszedłem w to, że prawo autorskie jest bardzo złożonym fenomenem nie tylko prawnym, ale też estetycznym, społecznym, historycznym. Jakby kształt obecny prawa autorskiego to jest mnóstwo, bardzo długa historia i bardzo wiele wpływów, oczywiście też wpływów ekonomicznych, to jest jasne, bo taka była geneza prawa autorskiego. Ale też ogromny wpływ estetyki, która panowała w czasie, gdy prawo autorskie się rodziło. Więc no, prawo autorskie stało się dla mnie w pewnym momencie dużo bardziej złożonym fenomenem. No, w Polsce nasze prawo autorskie, oczywiście rozpatrując to nawet w kontekście międzynarodowym, no jest chyba całkiem nieźle poukładane. Jest bardzo dobre. Ja mam bardzo dobre zdanie o tym prawie. Ono ma oczywiście jakieś swoje drobiazgi, one wynikają z jakichś kwestii redakcyjnych, ale sam kształt tego kompromisu, bo prawo jest tak naprawdę kompromisem społecznym, jest tylko jakby odzwierciedleniem pewnego kompromisu. Kształt tego kompromisu jest bardzo dobry. No, skoro mówimy o tym odzwierciedleniu i o kompromisie, to jak to jest z tą akurat ustawą? No bo prawo zasadniczo no, kodyfikuje czy konstytuuje pewne zależności, które już funkcjonują, prawda? Natomiast no, jednak rzeczywistość się mocno zmienia, jest niezwykle dynamiczna.
A w tym obszarze, o którym rozmawiamy, czyli właśnie twórczości, czy własności intelektualnej, czyli bardziej szerzej mówiąc o tym zagadnieniu, no to te zmiany zachodzą chociażby ze względu na rozwój technologii, no niezwykle, niezwykle intensywnie. Więc jak to jest z tym nadążaniem prawa za rzeczywistością? Chciałbym powiedzieć, że dobrze, ale bywa różnie tak naprawdę, bo prawa autorskie zostały stworzone, początkowo istniała jako regulacja dotycząca poszczególnych rodzajów twórczości, z czasem zaczęła stawać się regulacją uniwersalną. No i to ma swoje plusy, ponieważ ujmuje różne dziedziny sztuki razem, oczywiście nie upośledza ich w jakiś sposób, ale z drugiej strony wiemy jakby, jakie jest zagrożenie regulacji uniwersalnych. Nie można wejść w pewne niuanse, to co może uwierać muzyków będzie naturalne dla plastyków i tak dalej. No i ta regulacja jest tym obarczona, żeby ona mogła wejść na ten poziom uniwersalności, musi też mieć pewien poziom ogólności. Bo to pozostawia dla prawników duże pole do interpretacji. To jest nasza praca generalnie, ta właśnie ciekawa praca. Ale był taki moment w historii, kiedy prawo autorskie zdecydowanie przestało nadążać. I to ten moment w historii, to całkiem, całkiem niedawny moment w historii, przede wszystkim to jest eksplozja internetu, przede wszystkim to jest eksplozja szerokiego dostępu. Wówczas rzeczywiście prawo autorskie, które dotychczas działało na zasadzie, jest jakaś dziura w systemie, staramy się ją łatać jakimś rozwiązaniem, choćby rozwiązaniem zastępczym w postaci opłat, na przykład od Xera. W pewnym momencie prawo autorskie przestało nadążać, ale też siłą rzeczy, gdy prawo przestaje nadążać, pomaga mu w pewnym sensie rynek. I to rynek zaczął wykształcać pewne mechanizmy. Z jednej strony mechanizmy licencji otwartych, szerokiego dostępu, z drugiej strony mechanizmy dostępu na podstawie opłaty abonamentowej. I jakby stopniowo to wszystko przechodzi jakby w tą sferę taką abonamentową. Filmy weszły naturalnie, muzyka też weszła naturalnie. Już pan wie lepiej ode mnie, że nawet rynek nutowy potrafi wejść w tą sferę, bo przecież Polskie Wydawnictwo Muzyczne korzysta, jest w ramach aplikacji Encoda, więc ten świat taki analogowy zaczął sam przechodzić do rzeczywistości, którą stworzył biznes, w pewnym sensie nie potrzebując prawa. Bo zawsze prawo jest odzwierciedleniem kompromisu, ten kompromis został tutaj znaleziony. Tak, no mam taką obserwację a propos rynku nutowego, że jednak wydawnictwa zajmujące się tą gałęzią edytorstwa no są nieco bardziej konserwatywne niż wydawnictwa książkowe, ale to już tak troszkę z przymrużeniem oka. A z drugiej strony oczywiście też rozumiem wielkie obawy nas wydawców o to, jak ta materia nutowa w świecie wirtualnym funkcjonuje. Natomiast wspomniał pan o tej eksplozji internetu i właściwie kroku milowym w rozumieniu czy w interpretacji prawa autorskiego. Rzeczywiście, przeglądając różne stare dokumenty PWM-owskie z lat 90., też można znaleźć pierwsze prognozy naszego działu prawnego, no co to ten internet jest i z czym się to będzie wiązało, więc no dzisiaj jest to oczywiście naturalne i trudno nam sobie wyobrazić świat bez internetu, zresztą dzięki niemu właśnie rozmawiamy. Natomiast no, w latach 90. był to zdecydowanie przełom. Ale chciałbym jeszcze o inny wątek zahaczyć, no bo prawo autorskie oczywiście jakby dotyczy nie tylko twórczości artystycznej, to także przecież własność intelektualna, badania naukowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, czyli tę najbardziej taką nieuchwytną ze sztuk, no to właśnie jak ten związek pan definiuje, albo jak go pan odnajduje? No bo prawo to jest coś konkretnego. Oczywiście z całym marginesem interpretacji, niuansowości, niedopowiedzeń celowych bardziej lub mniej. Natomiast no, muzyka jest takim tworem abstrakcyjnym. Zresztą na różne koncepcje rozumienia dzieła pan w książce się powołuje, bo jest i Ingarden, i Lissa, i Lydia Gery, i tak dalej. To nie będziemy wchodzić w szczegóły. Natomiast rzeczywiście mamy z jednej strony literę,
z drugiej strony coś ulotnego, coś trudno uchwytnego. Pan to nazywa często małżeństwem z rozsądku. No tak mało romantycznie, ale może pan rozwinie ten wątek. To jest mało romantycznie, ale ja bardzo się głęboko podpisuję pod tym określeniem. Gdy zaczynałem swoją jakby przygodę też z prawem, będąc muzykiem, towarzyszyło mi jakieś takie przekonanie intuicyjne, że z jakiegoś powodu te dwie dziedziny nie darzą się największą miłością generalnie. Jest jakieś wzajemne niezrozumienie między nimi. To jest jakby złożony problem. Prawo autorskie, czego często sobie nie uświadamiamy, u swoich początków, tej takiej pierwszej ustawy prawno-autorskiej, w ogóle nie obejmowało muzyki i wydawcy wówczas nie byli tym zainteresowani, bo liczyła się bardziej nowość niż właśnie kwestia czerpania dochodów z prawa. Więc prawo autorskie w swoim modelu powstało z myślą o literaturze przede wszystkim, o rynku wydawniczym. Zresztą, mój Boże, prawa autorskie i rozwój prawa autorskiego jest konsekwencją naturalną wynalazku druku. To jest tak długa historia. I teraz to małżeństwo z rozsądku dlatego czasem bywa nieszczęśliwe, że zaskakująco często do dzisiaj prawa autorskie przenikają intuicje literackie. Terminologia literacka, rozumienie niektórych terminów bardzo literackie i bardzo wielu prawników zapomina o tym, że gdy posługuje się pojęciem, nie wiem, na przykład cytat czy pastisz, to te pojęcia mogą być różne w ramach różnych dziedzin kreacyjnych. I gdzieś być może zapominają, być może nie znają tak muzyki dobrze, zapominają, że no skoro się zdecydowaliśmy na regulację o charakterze uniwersalnym, no to też musimy być bardzo elastyczni w tych wykładniach. Nie możemy trzymać się jednej literackiej wykładni. No natomiast prawa autorskie też długi czas miało problem z muzyką, dlatego że bardzo, bardzo wąsko rozumiało muzykę. Ja dlatego omawiam różne koncepcje rozumienia dzieła muzycznego, bo prawa autorskie, ja to gdzieś ustaliłem u sobie jako taki punkt orientacyjny. Gdzieś do połowy XX wieku nie do końca rozumiało, że dzieło muzyczne jakby to nie jest zapis, to nie jest partytura, to nie jest to, co widzimy, tylko jednak to, co słyszymy. Tymczasem prawo autorskie potrzebuje konkretu niestety i generalnie myśli o muzyce w kategorii takiego wyimaginowanego muzeum, gdzie stoją jakieś obiekty i te obiekty chronimy. A wiemy dobrze, że dzieło muzyczne ma różne obrazy, ma różne teksty. Jest ten tekst zapisany, ale jest ten tekst wykonawczy, jest ten tekst odbiorczy. To jest zmienny fenomen. No i wszystko, co jest zmienne dla prawa autorskie, jest niezwykle problematyczne. To zrozumiałe, bo prawo wymaga pewnej precyzji, wymaga pewnego usystematyzowania. Stąd dlatego powtarzam, że to małżeństwo bywa czasem nieszczęśliwe, ale jakby rozwiązanie tej nieszczęśliwości leży po prostu w wyrozumiałej interpretacji przepisów i duża część tej książki poświęcona jest temu, jak czasem prawnicy, czasem muzycy, ale w większości prawnicy powinni podejść z większą wyrozumiałością do interpretacji prawnej. No i tym samym nasza dyskusja o prawie autorskim poszła w stronę rozważań o filozofii muzyki czy estetyce muzycznej, czyli już rzeczywiście jesteśmy blisko sfery artystycznej pana działalności. Tak, no bo rzeczywiście jest problem z muzyką improwizowaną, jest problem z muzyką niezapisaną, czy z happeningami, czy z formami parateatralnymi, instalacjami dźwiękowymi itd., itd. Moglibyśmy rzeczywiście tych wiele awangardowych, chociaż już dzisiaj właściwie klasycznych działań dwudziestowiecznych kompozytorów tutaj przywoływać. No nie mówiąc o tych niuansach między opracowaniem a aranżacją, powstało wiele tomów muzykologicznych rozpraw na temat cytatu muzycznego. No, pan próbuje się z tym zmierzyć. To ja teraz zadam jeszcze jedno przewrotne pytanie. Czym ta książka nie jest? Ta książka nie jest takim jakby przewodnikiem zawodowym, na zasadzie gdzie można zgłosić utwór, jaką licencję zawrzeć i tak dalej, bo takie książki pojawiają się na rynku. Ta książka jest raczej studium relacji między dziełem a prawem, tym jak funkcjonuje dzieło. Natomiast no, nie jest to po prostu taki czysty poradnik. Dużo poświęcam czasu na analizę tych relacji. Są tam rzeczywiście, mam nadzieję, możliwie wszystkie strategie intertekstualne omówione, bo to wywołuje ogromne problemy. I staram się też dawać konkretne odpowiedzi, nie pozostawiać tego w sferze interpretacji. Natomiast rzeczywiście ta książka nie jest takim kompendium praktycznym na zasadzie jak funkcjonować w zawodzie muzyka. Nie takie było zamierzenie tej publikacji.
ale jednocześnie są sekcje bardzo praktyczne. Pod koniec każdego rozdziału daje Pan jasne odpowiedzi czy jasne wytyczne, w jaki sposób postępować. To dla kogo jest ta książka w takim razie? Mam nadzieję, że dla wszystkich właśnie ze względu, znaczy w trakcie pisania tej książki ja przeprowadziłem mnóstwo rozmów. Tam, gdzie dziękuję, jest wymienionych dosłownie kilka osób z wielu, naprawdę wielu rozmów i te rozmowy prowadziłem oczywiście z prawnikami, ale bardzo miałem to duże szczęście, że mogłem je prowadzić choćby z kompozytorami albo z muzykologami, gdzie mogliśmy wejść bardzo głęboko w różne nurty muzyczne, w różne teorie dzieła muzycznego i mogliśmy sobie rzeczywiście analizować to bardzo szczegółowo i te niuanse prawa autorskiego tak naprawdę obnażać pewne sprzeczności. Więc miałem to szczęście i mam nadzieję, że tą książkę, ona jest do przeczytania nie tylko dla prawników, ale właśnie dla kompozytorów, dla muzyków, dla wykonawców, dla wszystkich, którzy tworzą z inspiracji, no pańskiej inspiracji właśnie jest ta sekcja podsumowań praktycznych, gdzie naukowe różne rozważania okraszone mnóstwem przepisów, jakby później giną i są napisane już trochę luźniej, w pewnych uproszczeniach, ale po to, żeby podać tą wiedzę normalnie, przepraszam za słowo, ale przystępnie, o to chodziło. Więc ona jest, mam nadzieję, do przeczytania dla szerszego grona miłośników muzyki, bo cały pierwszy rozdział jest poświęcony temu, dlaczego w ogóle ten fenomen wszedł w to małżeństwo z rozsądku, z prawem. Myślę, że nasza rozmowa i sposób, w jaki jakby prowadzimy dyskusję o prawie autorskim, przekona też tych ostrożnych czytelników, którzy boją się tego typu tematów i prac naukowych. No, nie jest to praca ściśle naukowa, w rozumieniu oczywiście języka i pewnej hermetyczności przekazu. I sądzę, że to, w jaki sposób Pan opowiada o prawie, też jest dobrą rekomendacją do sięgnięcia tej książki. Zresztą no, sądzę, że jako ekspert i jako twarz kampanii edukacyjnej dla dzieci, którą teraz prowadzimy, czyli jesteś twórcą Masz Prawo, no dobrze się Pan czuje w tym przekazywaniu w sposób absolutnie strawny trudnych zagadnień prawa autorskiego. No, przypomnijmy, że ta kampania jest skierowana dla dzieci, więc to zupełnie też jest fenomen sam w sobie. Znaczy, ja generalnie uwielbiam, muszę powiedzieć, mówić o prawie do artystów, do muzyków, oczywiście też, ale artystów różnych specjalności, bo zdarzało mi się szkolić plastyków oczywiście, ale też artystów sztuki cyrkowej, tancerzy, więc generalnie uwielbiam mówić do artystów, bo jakby jest w tym taki element oswajania złego potwora. Ten moment, w którym pojawia się to takie przekonanie, że prawo autorskie jednak nie jest wrogiem, ale potrafi być przyjacielem, a z dziećmi to jest o tyle cudowne, że odpowiednio poprowadzone spotkanie pokazuje, że dzieci fenomenalnie rozumieją to, że prawo autorskie jest po prostu kompromisem między różnymi grupami interesów. I dzieci to pojmują cudownie, więc cała kampania i parę spotkań z dziećmi, które w ramach tego się odbyły, no były rzeczywiście dla mnie potwierdzeniem, że warto mówić o prawie autorskim, warto wychodzić z tym przekazem, zwłaszcza, że no bardzo często kojarzy się negatywnie, a w większości prawa autorskie raczej mówi o tym, jakie mamy prawa i co możemy zrobić, a nie tylko skupia się na negatywach. Czyli nie taki diabeł straszny, mówiąc wprost, a raczej może też prawo autorskie być pasją, być zagadnieniem, które rozpala, jak już wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy. Panie Grzegorzu, krótka rekomendacja. Co Pan teraz czyta i czego Pan słucha? To będzie trudne, bo jak zazwyczaj mam już czas, żeby czytać, to czytam oczywiście mnóstwo rzeczy naraz, a jest teraz taki moment, że mogę poczytać sporo, więc oczywiście nadrabiam trochę zaległości takich literackich i akurat w tym momencie czytam dwie pozycje Olgi Tokarczuk, Biegunów i Prowadź swój pułk przez kości umarłych, ale też czytam jednocześnie książkę Efekt kameleona o psychologii naśladownictwa. I znakomite, ja mam słabość wielką do tego autora Andrzeja Kopeckiego, pisma, felietony, które wydało Polskie Wydawnictwo Muzyczne. No ja mam rzeczywiście słabość do tego muzykologa. A słucham, akurat tu podam jedną pozycję, bo ją uwielbiam po prostu. To jest całkiem niedawne nagranie Ewy Pobłockiej, Preludiów i Fug Bacha pierwszego tomu. Cudowne nagranie. Czekam z niecierpliwością na drugą część. Ma już być niedługo, więc naprawdę z wielką niecierpliwością czekam, a polecam, zdecydowanie polecam to nagranie, bo to jest po prostu piękne nagranie.
Też polecam, słuchałem niedawno i rzeczywiście no, taka nieoczywista interpretacja naszej fantastycznej polskiej pianistki. No, trudny temat, prawda? Mierzenie się z tym dziełem, kiedy na rynku no, funkcjonuje kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset rozmaitych interpretacji, a jednak ta płyta ma coś absolutnie w sobie. Ja uwielbiam Popłocką dlatego, że widać po różnych nagraniach, że ona Bacha kocha. No, można zawsze sobie przy Bachu dyskutować o interpretacjach. No, tu się otwiera szerokie pole do popisu, bo tych interpretacji jest różnie. Ale nawet jakbyśmy się nie zgadzali z tą interpretacją, no to po prostu słychać, że ta pianistka uwielbia tego kompozytora. Czyli warto lekturę książki zacząć także od muzyki Bacha, jak rozumiem, w tle lub przed lub po. Dziękuję panie Grzegorzu, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w lepszych czasach. Dziękuję serdecznie, do widzenia.